Grażyna Kuliszewska jest 34-latką, której zaginięcie dotarło do mediów na początku 2019 roku. Kobieta od tamtego czasu nie daje żadnych znaków życia, nie kontaktuje się z rodziną, a jej bliscy boją się o jej zdrowie i życie. Kobieta zniknęła bez śladu, w tle całej sprawy są jednak ogromne pieniądze i wiele tajemnic. Grażyna Kuliszewska wraz z rodziną już od 14 lat mieszka w Londynie. Ma męża Czesława oraz synka Patryka, w małżeństwie jednak nie czuje się dobrze. Wraz z ukochanym od pewnego czasu bezustannie się mijają, nie czują się ze sobą komfortowo, a ostatnie święta zdecydowali się spędzać osobno. Mężczyzna odwiedził wraz z synem Polskę, ona natomiast została w Anglii, tłumacząc się problemami ze zdrowiem. Zaplanowali spotkanie na początku stycznia, Grażyna została odebrana z lotniska przez męża, a głównym celem jej przylotu była wizyta u notariusza, gdzie za 15 tysięcy funtów mąż miał przepisać na nią ziemię, na której stał ich dom. Po wylądowaniu Czesław pokazał jej torbę wypełnioną 50 tysięcy złotych. Para pojechała razem do domu, poszli spać i wtedy po raz ostatni mąż widział swoją ukochaną. Grażyna zniknęła bez słowa. Czesław dopiero rano zauważył, że jego żony przy nim nie ma, brama prowadząca na podwórko była otwarta, a jej telefon był wyłączony. Po dłuższej chwili otrzymał wiadomość: zobaczymy się w Londynie, to go uspokoiło. Uznałem, że wyłączyła, bo ma kartę pokładową w komórce i nie chce, żeby jej siadł telefon, mówi. Chwilę później zauważył, że z ich domu zniknęło również przygotowane 50 tysięcy złotych oraz dokumenty. Wtedy postanowił spakować się i wracać jak najszybciej do Londynu. Dotarliśmy w sobotę w nocy. I następnego dnia pojechałem na policję. Funkcjonariusze szybko zabezpieczyli laptopa i ważne rzeczy, mówi. Do tej pory kobieta nie została odnaleziona, podobnie jak wymieniane dokumenty czy pieniądze. Rodzina martwi się, że kobiecie mogło się coś stać. W tej sprawie jest jednak wiele nieścisłości i tajemnic. Nie wszyscy są przekonani, że kobieta uciekła, tak jak twierdzi jej mąż. Dalsza część tekstu pod galerią i filmem. Wiele tajemnic i niewyjaśnionych wątków w sprawie. W wersję przedstawioną przez męża nie wierzy Mariola Wróbel, siostra zaginionej. Jej zdaniem Grażyna na pewno nie uciekła. Moja siostra na pewno z tego domu nie wyszła o własnych nogach. Nie wierzę w to i nigdy nie uwierzę. Grażyna nie zostawiłaby dziecka, domu. Choćby chciała odejść, rozwieść się, to po prostu by to zrobiła, twierdzi. Ponadto sugeruje, że za wszystkim może stać Czesław. Przez cały czas uważam, że Czesław bardzo kręci. I każdy, kto go zna w Polsce, mówi to samo. On każdemu przedstawia zupełnie inną wersję wydarzeń, mówi. Choć poszukiwania trwały bardzo długo, a sąsiedzi i służby przeszukali tereny wokół domu zaginionej, nie natrafiono na żaden jej ślad. Chodziliśmy w gumiakach i szukaliśmy Grażyny po śniegu, po lodzie, żeby ją tylko znaleźć, opowiada siostra. Rodzina kobiety wypomina mężowi, że nie angażuje się w poszukiwania. Miał też ignorować ich próby zwracania się o pomoc do jasnowidzów, których zdaniem zaginiona nie żyje. Wynajęty przez Czesława detektyw natomiast twierdzi, że kobieta miała kochanka w Londynie. To fryzjer, który, w opinii lokalnej społeczności, jest dealerem narkotyków. Pracuje około 300 metrów od londyńskiego mieszkania Czesława i Grażyny, mówi detektyw Bartosz Werenczuk.
Mąż jest skłonny uwierzyć w te informacje, kobieta bowiem od dawna zachowywała się podejrzanie i była bardzo nerwowa. Podobnie twierdzi także Grażyna, szefowa i przyjaciółka zaginionej. Unikała ludzi, unikała rozmowy, nie zwierzała się, przestała utrzymywać jakikolwiek kontakt. Martwiłam się o nią, bo widziałam, że z nią ewidentnie jest coś nie tak, mówiła w programie Alarm. Pojawiły się nawet sugestie, iż kobieta może brać narkotyki. Prawdy jak na razie jednak nikomu nie udało się odkryć. Rodzina nadal apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Bliscy bowiem obawiają się, że kobiecie mogło się coś stać. Zobacz także, fani nie mogą uwierzyć. Ujawniono tożsamość matki Barbary Kurdej-Szatan. Szokujący sekret Huberta Urbańskiego. Chodzi o jego rodzinę, Polacy będą w szoku. Hrga Media, duży sukces firmy, szansa na karierę dla młodych źródło.